Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Słuchajcie, dzisiaj rozbudowa w końcu mojej miejscówki. Wybudujemy sobie po części już zarys ogrodzenia. No i przejdziemy oczywiście do zbierania dalszych potrzebnych surowców na elektryczne ogrodzenie. Ale o tym przekonacie się w odcinku, także zaczynajmy. Słuchajcie, tu sobie przepalam tego stone'a. O stone'ie ostatnio mówiłem, bo mówiłem na live'ie. Kto był, to był. Kogo nie było, to niech żałuje, ale macie zapis, więc możecie sobie w razie czego obejrzeć, że stone będzie mi potrzebny do zbudowania ogrodzenia. Ale swoje ogrodzenie tutaj na tej miejscóweczce postanowiłem, że będzie właśnie z wykorzystaniem stone'a i elektrycznego... No, elektrycznych takich, nie wiem, ramek. Krat? Nie. No, ogrodzenie, po prostu elektryczne ogrodzenie. Co tak się ciemno robi? Noc idzie. Z uwagi na to, że wiecie, no... Ochrona przed mobami. To może być dobre. Więc lepiej się zabezpieczyć. I użyję do tego celu electric fence, który mam z Mr. Cryfish mod od tego twórcy. No i tam sobie zrobimy właśnie to full electrico. Tylko żeby full electrico było, to potrzebuję żelazo i potrzebuję sporo jeszcze sztuk redstone'a. A ja redstone'a, o ile dobrze pamiętam, to ja w zasadzie prawie że nie wykopywałem. I teraz tak, a właśnie coś wam pokażę jeszcze. Ha, no to jest świnka. A, czekaj. Wcale nie będę strzelał ze świni czy coś, tylko po prostu mogę brać zwierzęta do rąk. Zwierzęta, niektóre itemy, skrzynki, przenosić skrzynkę z itemami za pomocą właśnie swoich zacnych łapek. Poznajcie tą świnię. Ona teraz powinna, czekajcie, zrobię jej shake. Shaking w głowie i patrzcie, jak będzie zapylać. Ona już jest zdezorientowana. Chyba nie. Ty czekaj. Coś mi tu nie pasi jeszcze. Czemu ta świnia wygląda tak i nie śpi? I ta też? No nie gadajcie, że sobie przypadkiem usunąłem ten mod. Animania. No nie. To... Co jest z tymi świniami, nie tak? No dobra, nieważne. Będę się o to martwił później. Aha, dobra, bo tak. Siemano. Tak w ogóle, to tu sobie pomyślałem, że fajnie było mieć dostęp do tej wody. Mhm. No dobra, to nic. Tutaj sobie będziemy musieli to jakoś wykorzystać, znaczy wykorzystać. Może ten kawałek będę musiał tutaj zniszczyć? No zobaczymy. Bo wiecie, jakaś przystań na łódki, nie? I tak, i ta sprawa. A paszlims. Chociaż nie, w sumie jakbym tutaj sobie gdzieś zakończył, no to może by to sobie było jakieś przejście zrobić, nie? Eduardo tam jest. Dobra, a tak w ogóle to jak się zapatruje mój chisel na to, żeby właśnie to była mowa o tym stone'ie. Okej. Ja w zasadzie to nawet nie wiem od którego momentu to ja chciałem. O, lootbag. Lootbag się może przydać, dobra, ja sobie go sprawdzę później. Kurde. Gdzieś tu. Żeby to było dobre, nie?
No właśnie, jakbyśmy zaczęli gdzieś stąd. A wiedziałem, że tu zaraz kurde będą nachodzić jasne gwintno. A gdzieś tu w sumie można by. Ogólnie działeczkę, słuchajcie, chcę mieć dużą, bo na tej działeczce w końcu będzie w tym sezonie, w tej edycji, coś, czego brakowało no, już dawno. Dawno, dawno. Mianowicie więcej budowania. Różnych takich, wiecie, no od jakichś tam zagrodek po jakieś tam budowle, wieże obserwacyjne, pas startowy, pizzeria, pierogarnia i sprawy. Dobra. A po co ja żebym takie wyrąbał długie? A na co mnie takie? Czekajcie, bo żebym zruszał już. Czekajcie, bym go zabił. Spróbujemy? Spróbuję. On był taki dosyć ciężki do zabicia, pamiętacie? Ale z tego coś tam chyba dobrego wypadało. Zresztą pamiętam, że ja mogę sobie jakieś oswoić gada. Tylko nie pamiętam jak. Hej, yo, chodź tu. Huh. Ale dziwne, że mnie... Kolonka z jego wypada, nie chcę. Dziwne, że mnie właśnie moby z Mokwicza nie za bardzo chcą atakować. Nie wiem, czym to jest jeszcze spowodowane. Ale czymś na pewno musi być. Nie bardzo wiem czym. Ha. Dobra, teraz tak. Tutaj moglibyśmy... Tu. Tu sobie możemy wejść. Tu zrobimy wyjście, bo tutaj sobie jakoś tam zbudujemy. Może, znaczy, miałem mówić latarnię, ale... Ktoś widział latarnię na brzegu rzeki? No ja nie bardzo. Ale może sobie zbudować taki, wiecie, tutaj... domek rybacki czy coś. Spadaj. Domek rybacki, o właśnie, taką rybacką przystań. Właśnie, to jest to, co mi się tu przyda jeszcze. To będzie na pewno narożnik. Nie, wydawało mi się, że coś do mnie strzela. W sumie będzie kawałek tej miejscóweczki. Sobie co mnie rajcuje. Bo potrzebuję naprawdę dużo miejsca. Więcej miejsca, więcej rdzeniów. Okej. Okay. Pajajająk. Paszoł. Za ile będzie dzień? W sumie już niedługo. W sumie... To tak ja się zastanawiam, ile tego miejsca naprawdę będę potrzebował. Ale nie wiem, czy w sumie już tutaj nie zakończyć. Tu i... Polecić sobie tędy, czekać, bo tego pająka tutaj... Pacnę. Dobra, tego creepera też by pasowało. Nie, nie wybuchaj. Okej, okay, nie oszukuj. Nie, w sumie jakbym tutaj zamknął, byłoby w zupełnie... O ty gadzie, już na dzień dobry, już mi chcesz rozpijeprzyć ten ogrodzenie. Chodź tu. Co za... Ja pierdzielę, jeszcze domu nie mam, a już przed jej rozfandzolił. Kurde. To źle wróży. Ewidentnie źle wróży. Pamiętacie, co było w pierwszym sezonie, nie? Pamiętacie? Pamiętacie. A może część z was nie pamięta, bo co... Niektórzy to przyszli dopiero teraz. Chodź, ja nagrywa Minecraft. Wspaniale. Sobie zauważyłem, że teraz więcej ludzi, tych YouTube'owych ludzi, powraca do Minecrafta.
normalnie ja szokłem. Takie SKKF podobno wrócił do Minecrafta. Wiem, coś tam pisał do mnie ostatnio, czy pisał, zagadywał gdzieś tam na live, że dwa zamki, albo trzy zamki z tym, z Irolem chciałby ogarnąć ze mną. Ale jakoś tak... jakoś tak mi zeszło, że się jeszcze za bardzo tam nie odezwałem. Nie wiem, muszę się zastanowić. Jeszcze ogólnie planuję, słuchajcie, hardcore. Seria hardcore na 1.14. Bardzo prawdopodobnie... I takie 15-minutowe odcineczki. Prawdopodobnie zobaczycie pierwszy już jutro, w niedzielę. A najpóźniej w przyszłą niedzielę, za tydzień. Zobaczymy, jak się wyrobię z czasowo. Więc taki plan jest i taki plan będzie powstawał. Znaczy no, tak jak mówię, no będzie coś takiego. Tutaj myślę, tu zrobimy wyjście. Nie no, kurde, taka hawirka mi to czy... Tak jak mówię, domek nieduży, no bo po co mi nie wiadomo, jaki duży dom. Więc ulokuję go w tej części. W tej części tutaj myślę, że zrobię sobie jakąś zagrodę dla zwierzaków, jakiś paszowóz dla nich i tak dalej. A w tej części taka bardziej rybacka część, a może nie, rybacką można nawet powiedzieć za tym. No bo tutaj będę chciał ten przystań dla motorówek zrobić i tak dalej, więc taki będzie se plan. Dobra, teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pyc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pyc. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli tu by było. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tu by było. Dobra. Tak na oko, wiadomo, to nie ma co, wiecie, to jest tylko ogrodzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pyc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pyc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tu by było pyc, nie? Drugie? No, mogłoby być sobie tak. Do przeżycia. To nie musi być równo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pyc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pyc. Jest spoko. A tu jest sobie taki ten. A nie jest sobie taki duży kanion. Chyba, czekaj. Nie, no jest taka szpara, ale do przeżycia. Tutaj bym sobie postawił tak na oko. No gdzieś tu będzie na oko. Na oko to jest tu. Zobaczmy, czy mam sprawne oko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem sztuk w środku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No. Sprawne oko? Jak najbardziej. Tutaj też sobie damy na oko. I na oko to będzie gdzieś tu albo tu. Tu jest tak na oko, to na oko będzie. A tu. Dobra. Okej, okay, teraz tak. Bo ja tak, potrzebuję dużo żelaza. No bo żelaza potrzebuję. A i jeszcze więcej, bo potrzebuję bone meala. Muszę pierwszy zrobić white fence. Bone meal. Czy bone meal tylko i wyłącznie z kości? No na to wygląda. A co za tym idzie, to ja będę musiał w takim wypadku pozyskać trochę kości. A kości skąd pozyskam? A no, pozyskam sobie z tych gadów nocnych. Ale dobrze, to w sumie ja wyjdę na łowy. To mnie cieszy. I tak, aha, i redstone. Właśnie nie wiem, czy zbierałem redstone już, czy jeszcze nie zbierałem redstone'a. Bo wiecie, chciałbym mieć takie ogrodzenie. Wow. Dlaczego ogrodzenie pod napięciem? No dlatego, że wiecie, czasami tam się jakieś gady lubią przypelętać, a tak to nie będą, znaczy
może jak przyjdzie, to go odkusi to, żeby jednak nie wchodzić dalej, jeżeli jak go prąd poczepie, nie? A taki, jak to się mówi, w pastuch. Takiego pastucha tutaj zrobimy. Znaczy pastucha, no. Gorzej jak przyjdzie i tam się coś, nie wiem, jakaś świnka zawiesi na tym czy coś, no to ją w końcu przysmoli, nie? No to trochę słabo, no ale przeżyjemy. No i tam gdzieś w zanadrzu, gdzieś niedaleko będę chciał sobie zrobić jakąś szklarnię. No właśnie, szklarnię. A, no właśnie, zobaczymy, czy będzie mnie atakował. Ha? No nie atakował. O, zaatakował mnie, dobra. O, czyli dobra, jak podejdę, to mnie atakuje. Okej. Okay. Ale jakieś podejrzane są te zwierzęta z Mokwicia. Nie chcą atakować. Są przyjaźnie do mnie nastawione, czy przynajmniej na początku. Ten cały rekin też się na mnie jakoś specjalnie nie rzucił. Tu się widzę, przypaliły te stony, ale to ja w zasadzie tych stonów na razie nie będę potrzebować. Aha, zobaczmy, czy w ogóle co tu w tych lootbagach jest. Może coś ciekawego. No oczywiście muszę wyjść, bo... no dobra. Kompas. Wand of Mystery, Poison Bomb. No może się przydać. Pyc. Na razie wrzucimy to tak. Dirt. I teraz tak, redstone. Czy ja mam redstone? Na pewno mam żelazo i w sumie nie przepalone jeszcze. To mnie cieszy. To sobie przepalimy. Pyc raz. Pyc dwa. Dorzucimy tutaj trochę wungla. Okidoki. Cyc. I co? I redstone'a właśnie nie mam. Ajajajaj. Ale nie mam też kości. Nie, sorry, mam dwie kości. Mam dwie kości. Ale tamtych kości będę potrzebował sporo. To w sumie dobrze, że dam ten. Dobrze nam w sumie ten. Bone meal. Razy 3 z jednej kości. Więc jest to, no, do ogarnięcia. A w zasadzie tych całych gadów jest całkiem sporo. Właśnie, no wam chcę pokazać jeszcze tą rzecz, że jak coś. Wiecie, stawiam sobie skrzynkę, wkładam sobie tam rzeczy, nie? Jakieś. Biorę sobie skrzynkę. Mogę sobie ją przestawić i jest. Więc. Dobra, nie? Dobra, czyli tak, podstawowy by mi redstone'a wykopać. Bo ja do redstone'a tam będzie fence. Bo pierwszy muszę zrobić to. To jest w pierwszej kolejności. Tutaj to drewno i tak dalej, to bez problemu. I aha, po dwie sztuki mi z tego wychodzą. Okidoki. No i później electric fence. Electric fence, widzicie, mamy żelazo i redstone torch. Czyli właśnie redstone'ową pochodnię. Okej. Okay. Dobra, to tak samo tam się przepala. Na spokojnie. Ja tutaj widzę, że mam całkiem sprośną dziurę. Czy jak to tam nazwać? Sprośną dziurę. No dobra, niech będzie sprośna dziura. I w zasadzie tyle by było z mojej sprośnej dziury. Ale ja bym sobie wszedł głębiej w tą dziurę. Bo potrzeba mi redstone'a, ewidentnie. Redstone. O. 8 ore też sobie wezmę, bo z 8 ore i nie dość, że fajne rzeczy może bardziej wytrzymałe robić. To jest jedna kwestia, no i do mechanizmu też się przyda. Chociaż to nie teraz mi się przyda. No ale w przyszłości mi się przyda. A jak będę chciał teraz sobie coś zrobić, jakiego, nie wiem, mieczyk czy coś, no to akurat. No a tak jak mówiłem, nie mam jeszcze koncepcji na domek. Ale raczej chciałbym jakiś taki dom, tak jak mówię, nieduży. Nie wiem, czy to będzie domek. Bone meal widzę. Nie wiem, czy to będzie domek w pokroju nowoczesnym, czy jednak nie nowoczesnym. Może wy mi doradzicie, słuchajcie. Słuchajcie, właśnie, robimy jedną rzecz. Piszecie mi w komentarzu, czy budujemy domek nowoczesny, modern, tak to było do tej pory, czy jednak budujemy jakiś taki drewniany, wiejski domek, wiejską chatkę. Daję wam czas do
do poniedziałku. Do poniedziałku dam wam czas, z uwagi na to, że podczas streamu, tam powiedzmy we wtorek czy w poniedziałek, nie wiem dokładnie jeszcze, który dzień zrobię, no zobaczymy, no może i w poniedziałek, może i we wtorek, będę chciał coś zacząć już powoli działać i ogarniać w tym temacie. Co tu się wyprawia? Co to jest? Oh no. To jest to. Tu jest ten. O kurnia. Tylko pytanie, czy to jest wyżej czy niżej? Może jednak wyżej. A nie, w sumie nie, bo czekajcie. Cave. Showcase. No poka. Pokaż mnie, gdzie jestem. Tu. Nie, to w sumie tak. A, na szczęście ten. Wymijam to. Tu jest ta moja miejscówka i tutaj na szczęście nie ma żadnego. Nie ma raczej żadnego takiego dungeonu. Dobrze. Jaki jest ten poziom? Co kurde? Siódmy poziom? Nie wierzę, no way. Szósty. A jednak. O, akurat redstone jest. Czyli to, co mi akurat potrzeba. Lead ore. I pasowałoby mi trochę więcej tego. O, i żelazo jest. Żelazo też się przydało, bo będę potrzebował do ogrodzenia, no oczywiście, więc. Trochę mi szkoda właśnie, że tego żelaza nam pójdzie. No dużo, nie? No bo w sumie to, że to ogrodzenie jest spore. Ta działeczka będzie też spora. Aj! O! No popatrz, a miałem zrezygnować. Miałem zrezygnować z kopania tutaj dalej, to jest sen. I patrzcie, 8 diaksów się trafiło jeszcze. Ale ja mam szczęście. I to tak z głupa, nawet ich nie wyczułem. Może sobie przejdę pod tym. Spróbuję w ogóle przejść pod tym. Dobrze by było. Aj, i tutaj coś, bazalt. Przy bazalcie zazwyczaj zaraz jest lawa. Ale już to minąłem, dobra. Znaczy lawa, no. Czuję jak bulgota, nie? Znaczy słyszę jak bulgota czuję. Więc jest git. Dobra, no. Okej. Może jeszcze jakieś diaksy? Nie, diaksy tam teraz pikuś jest 21 sztuk redstone, czyli tak naprawdę 21 pochodni. I to jest CB8. To czekajcie, zróbmy sobie taką rzecz. Możemy to przeliczyć, nie? 21 razy 8. Czyli mamy 168 płotków już przy 21 redstone'owych pochodniach. 168. Chyba więcej tam nie wejdzie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że raczej tam więcej niż 168 nie powinno wejść. Aczkolwiek. Kto ci tam wie? Nie, w sumie tam. Ze stack redstone'a to bym się nie obraził, bo prędzej czy później to redstone i tak mi się przyda, bo na przykład będę robił jakieś tam maszynki z mechanizmu czy coś, więc redstone będzie tak czy siak wymagany i potrzebny, więc no. O, żelazo znowu. W sumie spoko. Oj, widzisz. A niech to szlak. Nie to, co ja chciałem. Destabilized redstone. To nie, to jest taka ciecz. Płynny gad, patrzcie. To odpada.
W sumie, o właśnie, tam możemy sobie na tej działaczce, słuchajcie, ogarnąć tego Immersive Engineering, żeby podłączyć jakiś taki wiejski prąd. Teraz wam wytłumaczyć, czym jest wiejski prąd. No taki, wiecie, na kablach wiszący, nie? Jak w mieście. Wiejski prąd taki na kablach wiszący jak w mieście. I okej, okay, husiek, okej, okay. Każdy wie, o co chodzi, nie? No, mam nadzieję, że wiecie. No taki, wiecie, okablowany, o. Nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło z wiejskim prądem, jak przecież w mieście też prąd w niektórych przypadkach idzie górą, a nie ziemią. Mamy linium. To jak na złość trafiłem w ten. Trafiłem w istny taki twardy materiał. Zero jakiejś jaskini, zero jakiejś kurde przestrzeni. Cały czas jest kurczę ten. Ale jest żelazo. Kurczę, no ale z jednej strony pech, no bo mówię, no przynajmniej jeszcze parę sztuk redstone'a bym nie pogardził nim takim tym. W sumie wiem, gdzie byłby łatwy redstone. Wiecie gdzie? W tym. W Twilight Forest. Tam nie trzeba było głęboko kopać. W sumie Twilight Forest mógłbym sobie portal dosyć tam szybko zrobić już na działce. Później go ewentualnie przenieść, jeżeli bym chciał ewentualnie go tam zostawić. Z uwagi na to, że tak naprawdę Twilight Forest nadaje się dobrze do kopania, bo tam jest dosyć płytko, nie? To nie wiem, jest chyba 10 na dół, czy 11, czy 15, jakoś tak niedużo tych i w sumie można by to wykorzystywać jako taki świat do kopania tak naprawdę. Zawsze też, skąd można szybko pozyskać surowce. Owszem, jest to tam trochę niebezpieczne, bo te małpy, gady i tak dalej. No ale to można wszystko wybić. Mianowicie, słuchajcie, kopiec, nie? W kopce zazwyczaj też było sporo różnych rzeczy. Czasami diamentów, czasami redstone. No naprawdę bogate złoże, nie? Więc w sumie można by zaryzykować chyba nad tym. Nad Twilightem. Jak wy to widzicie? He? Ryzykować i budować sobie tamten? No patrzcie, jak na złość. Dobra, nieważne. Skoro nie ma, to nie ma. Miejscóweczka. Póki mamy jeszcze noc, to spróbuję poszukać tych gadów. O, właśnie tych. Hono, 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 kolego! Dobra. Jedną mi dał tylko tą. Serio, jedną? O, tam już dwa Zbyszki stoją. Ich nie ruszam nawet. Nie tykam. Zostaw, nie rusz. Żeby mi ty zaraz nie powiedział, no i po coś to zruszał. Było nie ruszać. To, żeś zruszał. Interesują mnie dający mi kości. No i oczywiście standardowo, jak ich potrzeba, nie ma. Nie oświadczysz. Ale jak ich nie potrzeba, to od zarąbania. Ty lol, oszuka przeznaczenie? Nie, to chyba jego brat. Dobra. Będę sadystyczny trochę. Zjem ptaka na oczach ptaka. O kurde, zjadłem zombiaka, a nie ptaka. Sorry, mięso mi się popieprzyły. O, widzę. Hono tutaj. Żebym tam kurde tej dziury nie wpadł.
Dobrze, już idzie Edward. Tu kolejny Edward. Dziwnie jak teraz trochę, aby się, nie wiem, coś im tam rozpruwało. A, w sumie 5 bone mili mam już. Znaczy, wróć, 5 bonesów. I widzę kolejnego delikwenta chętnego na pozbycie się własnych kości. Kazałoby sobie w niego trafić. Dobra, znowu sobie zjem mięcho ptaka. Ptasie mięcho. Tam jest jakiś ten, to mnie nie interesuje. Jeszcze jakiegoś znajdę po drodze, czy nie bardzo? W tym lesie mogą być. Może jakieś się ukrywa. A, tylko się pają ukrywa. Ale niestety nic ci nie potrzeba. Fire ogre. Łoglisty, nie będę go zaczepiać, bo nie chcę, żeby tutaj zaczął las płonąć, bo bez sensu. Po co palić las? Jak można wioski i inne gady. No to coś się zjarało, widzę. Widzicie to drzewo? Tam się coś zjarało, ewidentnie. I to musiało być niedawno. Tak, tu się wypaliło na 100%. To musiał być też ogr. To tu została, powiedzmy, że stoczona historyczna walka pomiędzy dobrem a złem. Ewentualnie złem i złem. Dobrze. Nieważne. W każdym razie dead body oboje. No i co? W sumie nie mam tego. Nie mam już więcej tych bonesów. W sumie mam 5. Myślałem, że... Czy tamten mi oszukał? Czy tamten mi musiał oszukać, bo miałem 5 kości. Tego zabiłem ostatniego i nie dał mi kości w takim wypadku, bo dalej miałem 5. Dobra. Czyli mam 21 sztuk bone meala. Trochę mało dalej. Bo to jest 2, czyli 40. Ile tam miałem tych sztuk? 21, czyli 42 sztuki płotków mogę zrobić. 42 sztuki. Tyle co kot napłakał. Ale muszę to zrobić. Muszę. Bo nie ma innej opcji. Kurczę, mam 15 tych już. Nice. No dobra, słuchajcie, to co? Na dzisiaj sobie kończę. Zabieram się ciąg dalszy do roboty już podczas streamu. Przypominam wam o tym, żebyście w komentarzu napisali, jaki tym razem wybudować domek. Czy bardziej taki wiejski, wiejska chatka, wiejska przygoda? Czy jednak pozostać przy niedużym domku modern? Takim o połowę mniejszym niż to, co było wcześniej. Także mam nadzieję, że pomożecie mi z decyzją, bo ja tak mówię, ja się waham, nie jestem jeszcze do końca zdecydowany, a dzięki temu, że wy mi pomożecie, to na pewno w jakiś tam sposób będę mógł się łatwiej ukierunkować. Więc w komentarzach piszecie, jaka jest wasza wizja, jaka jest wasza koncepcja i widzimy się na streamie w tygodniu. Trzymajcie się, na razie, hej hej. Pamiętajcie o łapce w górę wasze, o.